Wsiowych opowieści o przyjaźni. Bardzo duże maleństwo. Pewnego pogodnego popołudnia maleństwo i tygrys brykali sobie razem po stuwiekowym lesie. Brykali na lewo, brykali na prawo, ale głównie brykali w górę i w dół. Maleństwo z niezadowoleniem stwierdziło, że nie potrafi bryknąć tak wysoko jak jego przyjaciel. Tam górek rozejrzał się i dostrzegł, że jedna z gałęzi pobliskiego drzewa rośnie niżej niż inne. Zobaczymy, kto pierwszy do niej doskoczy, zawołał. Dobra, mały kopelko, odpowiedział tygrys. Maleństwo zacisnęło zęby, zamknęło oczy i odbiło się od ziemi najmocniej jak mogło. Potem otworzyło oczy i zobaczyło, że wznosi się w górę, w górę, w górę, w górę. Mimo to gałąź ciągle była wysoko nad nim. A tygrys dotknął jej z łatwością. Maleństwo opadło ciężko na ziemię, aż się zachwiało i wylądowało w kłębie kwiatów. Chcesz zrobić bukiecik dla mamy? Zapytał tygrys, pomagając mu wstać. Tak myślę, bąknęło smętnie maleństwo. Co cię gryzie, kumpelku? Zatroskał się tygrys. No bo ty brykasz tak wysoko, powiedziało maleństwo. Ja też chcę brykać tak wysoko jak ty. Och, ale z ciebie maruzeństwo, mruknął tygrys. Całkiem nieźle brykasz, jak na takiego małego gościa. Tygrys zebrał na ręce kwiatków od kangurzycy i wręczył je maleństwu. A poza tym, co się dziwisz, dodał, brykając przed nim wesoło. Przecież brykanie to jest to, co tygrysom wychodzi najlepiej. No pa, brykam i znikam. Maleństwo z westchnieniem popatrzyło na bukiet. Szkoda, że jestem taki mały, powiedział. Ale pewnego dnia, dodał głośniej, doskoczę do tej gałęzi i nawet pobujam się na niej. Przepraszam, że przeszkadzam, ale pomyślałem, że mogę w czymś pomóc. Rozległ się nagle głos kubusia, który akurat wracał od prosiaczka. Myślisz, że ci się uda? Zapytało maleństwo, w które wstąpiła nowa nadzieja. Może kubuś naprawdę wie, jak stać się większy. Czemu nie, odparł kubuś. Wyjął bukiet z łapek maleństwa i posadził swego małego przyjaciela do nieszczęsnej gałęzi. Dalej była za wysoko, więc spiął się na palce, a maleństwo wyciągnęło ramiona w górę najwyżej jak mogło. I udało się. Wreszcie dotknął gałęzi tak, jak marzył. Hurra! Zawołało maleństwo i zaczęło się na niej huśtać. O, dzięki kubusiu. Miś przeciągnął się ziewając. Nie ma za co, odparł, patrząc na potężne pień drzewa. Może zostanę tu jeszcze przez chwilę i dopilnuję, żebyś bezpiecznie znalazł z powrotem się na ziemi. Powiedz mi, kiedy będziesz gotowy do zejścia. Zaledwie kubuś usiadł pod drzewem, głęboko zasnął. Maleństwo bujało się radośnie jeszcze przez chwilę, ale w końcu zadbolały je łapki. Hej, kubusiu, zawołało. Tak smacznie spał, że maleństwu szkoda było go budzić. Wdrapało się więc na gałąź i położyło na nim brzuszkę. Teraz mogło sobie swobodnie machać łapkami, ale trochę już zaczęło się nudzić. Gdybym był większy, pomyślał kangurek, to sam bym sobie zszedł. Po chwili, która wydawała mu się bardzo długa, maleństwo usłyszało, że ktoś nadchodzi. Był to Krzyś. Chłopiec mi niezbyt się zdziwił, widząc kubusia chrapiącego pod drzewem, ale za bardzo się zdziwił, widząc maleństwo siedzące na gałęzi. Kangurek szybko wyjaśnił, co się stało. Pomogę ci zejść, powiedział Krzyś, który też nie chciał budzić kubusia. Wyciągnął ramiona i maleństwo zeskoczyło prosto w jego objęcie. Popitam. Podziękowało Krzysiowi, a potem wzięło bukiet i smętnie ruszyło do domu. Kangurzyca była zachwycona kwiatami. Jak miło, że o mnie pamiętałeś, wykrzyknęła i czule przytuliła maleństwo. Kangurek od razu poczuł się lepiej, ale myśl o tym, jak być większym, nadal nie dawała mu spokoju. A bardzo nie lubił, kiedy czegoś nie można było zrobić, to musi się zmienić. Nazajutrz kangurzyca zapowiedziała, że na kolację upiecze szarlotkę. Maleństwo, nie mówiąc nic mamie, pomknęło do sadu. Postanowiło zebrać najbardziej drobne jabłka, jakie uda mu się znaleźć. Niestety, choć bardzo się starało, nie było w stanie podskoczyć na tyle wysoko, by sięgnąć do najniżej rosnących jabłek. Wreszcie zrezygnowało i usiadło pod drzewem, oparło głowę na ławkach. Czuło się takie małe.
Przechodzący tamtędy królik omal nie najechał na niego swoim wózkiem. Maleństwo, powiedział nieco zirytowany. Jesteś za mały, żeby siedzieć sobie tak na środku drogi. Ktoś mógłby cię nie zauważyć. Przepraszam, króliku, odparł maleństwo. Chciałem tylko nazbierać jabłek dla mamy. Czemu od razu mi nie powiedziałeś, rzekł królik. Chwycił drabi i długim trzonkiem strącił z drzewa porcję jabłek. Po chwili pojawił się tygrys, który brykał sobie drogą. Jednym susem bryknął na drzewo i zeskoczył z niego z całą gałęzią obsypaną jabłkami. Ho, 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 zawołał. Zbieranie jabłek to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Sowa, która przylatywała nieopodal, przysiadła na czubku jabłoni. Jeśli chodzi o jabłka, powiedziała, to proszę. I tak długo trzepotała skrzydłami, aż deszcz jabłek spadł z najwyższych gałęzi. Maleństwo łapało jabłka, kiedy leciały w dół. W końcu pojawił się Kubuś i znów podsadził maleństwo do gałęzi, tak, że udało mu się samemu zerwać porcję jabłek. Maleństwo wręczyło jabłka zachwyconej kangurzycy, a potem poszło w kąt, żeby się wreszcie długo porządnie podąsać. I samo nie wiedziało, czemu te dąsy skojarzyły mu się z kłapouchym. W nagłym odruchu postanowiło odwiedzić przyjaciela w jego szarpłasie z patyków. Maleństwo nie zastało kłapouchego, więc usiadło sobie przed szałasem, żeby na niego poczekać. Z nudów podniosło patyk, który odpadł ze ściany i zaczęło go oglądać. Wtem przyszła mu do głowy myśl, że taki patyk może się przydać do wielu innych rzeczy, nie tylko do budowy domku kłapouchego. Na przykład może być mieczem. Nagle zaświtał mu w łebku świetny pomysł. Mam! Zawołało. Już wiem, co zrobić. Maleństwo zerwało się i pobędziło przed siebie. Po drodze wpadło do królika, aby pożyczyć młotek i gwoździe, a potem nazbierało w lesie całe naręcze patyków. Następnie zaczęło przybijać patyki do pnia bardzo wysokiego drzewa. Wkrótce miało już szczebelki, po których mogło wspiąć się do gałęzi bez niczyjej pomocy. Maleństwo było z siebie bardzo dumne i postanowiło, że zmontuje jeszcze parę takich drabin na innych drzewach. A na razie weszło na swoje drzewo i radośnie puszczało się na gałęzi. Bawiło się tak dobrze, że nie zdawało sobie sprawy z upływu czasu. Ochłonęło dopiero wtedy, gdy usłyszało wołanie mamy. Maleństwo! A później wołanie królika, sowy, tygrysa i Kubusia. Tu jestem! Odchrząknęło. Wszyscy przybiegli pod drzewo. Maleństwo! Zdumiała się kangurzyca. Jakim cudem udało ci się wejść tak wysoko? Maleństwo pokazało na szczebelki, a potem opowiedziało mamie i przyjaciołom, jak gnębił je problem, że jest takie małe. I wystarczyło poruszyć głową, podsumował tygrys, podziwiając drabinę. Co jak co, mały kumpelku, ale rozum masz wielki. Maleństwo uśmiechnęło się od ucha do ucha i sprawnie zeszło na dół. Jestem z ciebie dumna, kochanie, powiedziała kangurzyca. Dlatego, że nie zrezygnowałeś, tylko myślałeś dopóki nie wymyśliłeś, jak poczuć się większym. A poza tym nie martw się, dodała, niedługo urośniesz. Troskliwie podniosła maleństwo i wsadziła je sobie do torby na brzuchu. Na razie jesteś taki malutki, jak trzeba. Moi kochani, zapraszamy Was na bajkę Cierpliwy Królik. Królik jest czysty i porządny. Jego dom też jest czysty i porządny. Jego spiżarnia jest czysta i porządna. Jego ogród jest czysty i porządny. Istnieje tylko jeden problem. Przyjaciele królika nie są tak czyści i porządni jak on. Zwłaszcza niektórzy. Heja, gruchu długołuku, zawołał tygrys. Brygnął królikowi do ogrodu i skacząc ujmował grządki, aż pryskały kalarepki i wywracały się konepki. Co za superastyczny dzień na brykanie! Plask! Tygrys wylądował na środku błotnistej kałuży. Fuj, skrzywił się. Tygrysy nie lubią błocka. Och ty! Zezłościł się królik.
Właśnie posadziłem tu kalarepkę. Tygrys nie dowierzał. Posadziłeś kalarepkę w tym wielkim bajorze? To chyba zły pomysł. Gdy królik porządkował grządkę, nadszedł Kubuś. Cześć tygrysie, cześć króliku, pozdrowił ich uprzejmie. Zastanawiałem się, czy nie macie odrobiny miodu na zbyciu. Królik strunował go spojrzeniem. Odrobiny? Rzucił. Od razu mów, że chodzi o cały zapas mojej spiżarni. Chętnie pomogę ci uporządkować spiżarnię, zaproponował ochoczo Kubuś. Czy wy musicie ciągle zawracać mi głowę i robić bałagan? Wykrzyknął zdesperowany królik. Och, przesadzasz, mruknął Kubuś. Naprawdę tak bałaganimy? Nie chcieliśmy ci na rozrabiać, zadał zawstydzony tygrys. Lepiej już idźmy, Kubciu. Pożegnali królika i odeszli. Co za ulga, mruknął królik. Wreszcie będę mógł popracować. I zabrał się do roboty. Najpierw wyrównał dziurę, którą zrobił tygrys, a potem znowu posadził kalarepkę. Później wyjął puste garnki ze spiżarni i ustawił porządnie, żeby napełnić je miodem. Roboty miał mnóstwo, ale letnie słońce prażyło mocno. W końcu królik poszedł do domu po swój ogrodniczy kapelusz. Kiedy wrócił do ogrodu, znów zobaczył tam tygrysa i Kubusia. Wróciliśmy, bo było nam głupio, że okazaliśmy się tacy bałaganistyczni, wyjaśnił tygrys. I chcemy ci pomóc w porządkach, dodał Kubuś. Nie, wrzasnął po popłochu królik. Przeprosiny przyjęte, a za pomoc dzięki. Dam sobie sam radę. Ale my chcemy pomagać, nalegał tygrys. Tygrysy uwielbiają porządki. Popatrz tylko, jak przebryknę tę stertę garnków do spiżarni. Tygrysie, stój, krzyknął rozpaczliwie królik. Za późno. Tygrys bryknął stos garnków i rozrzucił je w różne strony. Tylko nie w stronę spiżarni. Wtem królik dostrzegł, że Kubuś kopie tam, gdzie on sam przed chwilą sadził kalarepkę. Co ty robisz? Jęknął. Kopił dołki, żebyś mógł znów zasadzić kalarepkę, którą wybryknął ci tygrys, wyjaśnił z przejęciem Kubuś. Nie, zakrzyczał królik, rujnujecie wszystko, co napotkacie po drodze. Wynocha stąd, ale już. Co powiedziałeś, druhu długouchu? Upewniał się tygrys. Wynocha, wydarł się królik, ile sił w płucach. Kubuś i tygrys odeszli zgnębieni. Przepraszamy, króliku, zawołał Kubuś przez ramię. Królik zaczął zbierać rozrzucone garnki. Wtem usłyszał, że znów ktoś nadchodzi. Powiedziałem, wynocha, burknął. A potem odwrócił się i zobaczył kangurzycę z maleństwem. Oj, przepraszam, powiedział zmieszanym tonem. Pomyliłem was z kimś innym. Z kim nas pomyliłeś? Zainteresowało się maleństwo. I dlaczego mają się wynosić? Wziąłem was za tygrysa i Kubusia, wyjaśnił królik, wzdrygając się na myśl o piekielnej parze. Od rana rujnują mi wszystko. Mam już tego dość. Och, króliku, jęknęła kangurzyca. Przecież to twoi przyjaciele. Jak mogli zrobić ci coś takiego? Popatrz tylko na mój ogród. Królik pokazał gestem po bojowisko. Tygrys wybrykał mi kalarepki, a Kubuś chciał wyjeść miód. Ledwie zdążyłem naprawić szkody, kiedy tygrys wrócił i rozbrykał garnki. A Kubuś wykopał kalarepki, które dopiero co posadziłem po raz drugi. Kangurzyca uśmiechnęła się łagodnie. Teraz rozumiem, powiedziała. Maleństwo zafrasowało się. Czy to znaczy, że tygrys i Kubuś już nie będą twoimi przyjaciółmi? Zapytało. Królik wzruszył ramionami. Dotąd o tym nie myślałem. Ale kazałeś im się wynosić i nigdy nie wracać, przypomniało mu maleństwo. To nie zabrzmiało zbyt przyjaźnie, westchnęło. Mnie by było szkoda stracić takich przyjaciół. Mnie także, kochanie, zgodziła się kangurzyca. Kubuś ma największe serce w całym stuwiekowym lesie. Uwielbiam jego wizyty. Maleństwo kiwnęło głową. A jaki wesoły jest tygrys. Nigdy nie męczy go zabawa i zawsze pozwala mi wybierać, co się mamy bawić. Królik zaczął rozmyślać nad ich słowami. Jeśli się zastanowić, dobrze jest mieć codziennie miłego gościa, nawet gdy wyjada ci miód. A stuwiekowy las bez tygrysa i jego brykania, powodującego bałagan, wydawałby się smutniejszy. Tak naprawdę nie chciałam, żeby sobie poszli i nigdy nie wracali, przyznał. Chciałem tylko, żeby Kubuś mi wyjadł mi całego miodu i żeby tygrys nie zabrykał mi całego ogrodu.
Myślę, że powinieneś mieć więcej cierpliwości do swoich przyjaciół. Doradziła mu uprzejmie kangurzyca. Ba, odparł królik. Sens w tym, że nie potrafię być aż tak cierpliwy. Oczywiście, że potrafisz, powiedziała z uśmiechem kangurzyca. Każdy dobry ogrodnik jest cierpliwy. Masz rację. Królik ogarnął spojrzeniem swoje smukłe grządki. Praca w ogrodzie jest ciężka i wymaga wiele czasu. Zmarszczył brwi. Dlaczego tak się złoszczę, kiedy tygrys ubryka i niszczy wszystko? Dobrze, ale nie złości cię wiatr, który zasypuje grządki liśćmi, prawda? Zauważyła kangurzyca. Królik pokręcił głową, a potem przyznał. W powietrznym dniu mam mnóstwo roboty, ale też wiatr pomaga rozsiewać nasiona i pyłki. A wściekasz się, kiedy nie pada i musisz podlewać rośliny? Dopytywała się kangurzyca. No co ty? Każdy ogród wymaga podlewania. Daję swoim roślinom tyle wody, ile potrzebują. Nawet jeśli 20 razy muszą biegać w skonewku. Teraz rozumiesz? Maleństwo klasnęło w łapki. Jesteś jednak cierpliwy, króliku. Królik sam już nie wiedział, co o tym myśleć. No dobrze, może i jestem. Nazajutrz tygrys i kubuś złożyli królikowi kolejną wizytę. Nadal się na nas gniewasz? Zapytał kubuś. Zanim królik zdążył odpowiedzieć, wiatr porwał mu kapelusz i zwiał go na czubek drzewa. Rety, mój kapelusz! Krzyknął królik. Zostaw to mnie, druku, długołówku! Zawołał tygrys. Zaraz ci go przyniosę! Bryknął potężnie w górę, złapał kapelusz i wylądował razem z nim prosto na dniowej grządce królika. Łup! Królik zakipił złością. Nowy poryw wiatru przypomniał mu jednak słowa kangurzycy. Tygrys niekiedy broi, tak jak wiatr, ale chce tylko pomóc. Dzięki, tygrysie, powiedział najcierpliwie jak potrafił. Twoje brykanie czasami się przydają. Króliku, pomogę ci pozbierać te garnuszki, dobrze? Zaproponował kubuś. A przy okazji sprawdzę, czy w którymś nie zostało troszkę umiotku. Nie czekając na odpowiedź, rzucił się ku garnku i potrącił okonewkę. Och, nie! Krzyknął królik. Widok pluskającej wody przypomniał królikowi słowa kangurzycy. Wiecznie głodny duszek misia potrzebował miodu, tak jak ogród królika potrzebował wody, by rosnąć. Królik przemyślał sobie to wszystko i uznał, że przy miłej wizyty przyjaciela warte są poświęcenia dla niego paru garnków miodu ze zbieżami. Dzięki, kubusiu, że mnie wyręczyłeś, powiedział spokojnie. Właśnie miałem podlewać już ogród. Odtąd królik, tak jak dawniej, dbał o czystość i porządek. Już się nie złościł, że kubuś wyjadał miód i nie ściekał się tak strasznie, kiedy tygrys się rozbrykał. Przeciwnie, usiłował być cierpliwy i starał się zwracać uwagę na lepsze strony kubusia, tygrysa i innych przyjaciół ze stuwiekowego lasu, bo przecież po to są przyjaciele, żeby im wybaczać. Posłuchajcie ostatniej już bajeczki pod tytułem Kubusiowe zawody. Pewnej nocy w stuwikowym lesie szalała wichura. Tak straszna, że kiedy chłopołuchy nazajutrz rano otworzył oczy, zobaczył nad sobą niebo. Wiatr zdmuchnął jego szałas z patyków. Zdaje się, że znów pora na odbudowę, uznał osioł, wstając i strząsając z siebie patyki, które ze stukotem opadły na ziemię. Gdy zjawili się kubuś z prosiaczkiem, którzy wyszli na poranny spacerek, chłopołuchy zdążył ułożyć patyki w zgrabny stosik. Kiedy już się przywitali, kubuś spojrzał na stertę drewna. Chłopołuszku, rzekł, widzę, że przebudowałeś dom. Tylko gdzie są drzwi wejściowe, jeśli wolno spytać? Nie mówiąc już o kuchennych. Gdzieś tu muszą być, odparł kapołuchy i opowiedział przyjaciołom, co się stało.
Z chęcią pomożemy ci naprawić dom. Czyż nie tak, Kubusiu? Powiedział Kosiaczek. O tak, potwierdził Kubuś, podnosząc ziemny patyk. Kłapouchy pokręcił głową. Z tych patyków nic już się nie da zbudować, orzekł. Musimy poszukać nowych. Kubuś poskrobał się patykiem w głowę i choć był misiem o bardzo małym rozumku, nagle wyskrobał świetną myśl. Cóż, Kłapouszku, powiedział, może nie chcesz tych patyków, ale ja uważam, że mogą się przydać. Wiesz czego? Do gry w misie patysie. Kosiaczek aż klasnął w dłonie. Już dawno w to nie grali. Zabawa polegała na tym, że gracze stawali na mostku nad rzeczką i rzucali swoje patyki do wody. Wygrywał ten, czyli patyk wypłynął pierwszy po drugiej stronie mostka. A kiedy skończymy zabawę, pomożemy ci zbudować nowy dom, obiecał Kubuś. Kłapouchy zgodził się i nawet zaproponował, że przyniesie patyki na mostek. Kubuś z Prosiaczkiem szybko pobiegli po resztę przyjaciół. Wkrótce już Kubuś, Prosiaczek, Tygrys, Sowa, Kangurzyca, Maleństwo i Krzyś stali na mostku gotowi do gry. Kłapouchy przyczłapał z patykami i zdziwił się, że wszyscy już są. Chciał szybko do nich dołączyć, ale w pośpiechu zaniósł na mostek, trafił na brzeg i plus! Przyjaciele wychylili głowę za barierki. Żyjesz, Kłapouszku? Zawołała z niepokojem Kangurzyca. Nie martwcie się, nic mi nie będzie, powiedział Kłapouchy, przepływając pod nimi. Wszyscy rzucili się na drugą stronę mostka. Osioł wyłonił się po chwili, a za nim spłynęły patyki. Kłapouchy, wygrałeś! Wykrzyknęło maleństwo. Pierwszy wypłynąłeś po drugiej stronie. To jest chyba nie fair, zauważył Kłapouchy, a nurt niósł go coraz dalej. Też tak myślę, powiedział poirytowany królik. Nie zdążyliśmy nawet wrzucić swoich patyków. Minęło sporo czasu, zanim Kłapouchy wygramolił się na brzeg. Pozbierał patyki i dołączył do graczy. Przyjaciele niecierpliwie chwycili drewienka, ustawili się po jednej stronie mostka. Jednocześnie wrzucili je do wody i podbiegli do przeciwległej barierki. Po dłuższej chwili wypłynął pierwszy patyk. To mój! Wrzasnął Tygrys i podskoczył z radości. Misie patysie, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Wydaje mi się, że to raczej mój, zaprotestowało maleństwo. Ja z kolei sądzę, że mój, powiedziała Sowa. Specjalnie wybrałam taki, który wygląda jak mój, wskaźnik. Bzdura, to na pewno mój patyk, upierał się królik. Każdy był prawie pewny, że jego patyk wypłynął pierwszy, dopóki z wody nie wypłynęły następne. I wszystkie wyglądały tak podobnie, że nie sposób było stwierdzić, kto wygrał. Właściwie to ja wypłynęłem pierwszy, powiedział nieśmiało Kłapouchy. Ale ta gra nie jest tak śmieszna jak kiedyś. Sądzę, rzekł Krzyś, że za dużo nas gra jednocześnie. Chyba powinniśmy ustalić kolejkę jak kiedyś. I bawić się w kolejkę? Zdziwił się Kłapouchy. Pamiętam, że w tej zabawie chodziło o patyki. Nie, rzucamy kolejno patyki, a nie wszyscy naraz, odparł pośpiesznie Krzyś. Spojrzał na patyki. Wyglądały zupełnie jednakowo. Musimy jakoś je oznaczyć, żeby każdy poznał swój. Mam pomysł, wykrzyknął Prosiaczek. Pognał do domu i szybko wrócił z farbami. Każdy będzie miał swój kolor. Ja pomaluję patyk na żółto, wyjaśnił. Doskonały pomysł, Prosiaczku, pochwaliła go Sowa i pomalowała patyk na zielono w odcieniu liści swojego domowego drzewa. Tygrys zrobił sobie kijek w pomarańczowo-czarne pasy, a królik przygotował patyk pomarańczowy jak marchewka. Kangurzyca użyła różowej farby. Maleństwo zaś zdecydowało się na patyk niebieski, jak jego koszulka. Z tego samego powodu Kubuś pomalował swój na czerwono. Krzyś zrobił swojemu patykowi biały kubek, a Kłapouchy wybrał kolor szary, po prostu.
Kiedy farba schła, przyjaciele ustalili reguły zabawy. Jednocześnie gra trzech zawodników. Zwycięzca każdej rundy przechodzi do następnej. Ostatecznie wygrywa ten, kto będzie najlepszy w finałowym starciu trzech faworytów. Zgodnie uznano, że tym razem zasady są fair, a do tego zapowiada się fajna zabawa. Postanowiono, że w pierwszej rundzie wystartuje Kubuś jako pomysłodawca gry. Miś zaprosił Kłapouchego, ponieważ patyki pochodziły z jego domku. Lecz Kłapouchy grzecznie odmówił. Powiedział, że woli jednak zagrać na samym końcu. Przyjaciele podzielili się na trzy grupy. Kubuś stanął na mostku z maleństwem i prosiaczkiem. Uwaga! Gotowi? Rzucać! Krzyknął królik. Trzy pateki plusnęły w wodę i wpłynęły pod mostek. W krótkim czasie wypłynął czerwony patyk. Hurra, Kubusiu, to twój! Zawołał królik dumny z przyjaciela. Maleństwo też się cieszyło. Zabawa była dla niego ważniejsza od rywalizacji. Teraz ustalili się kangurzyca, królik i sowa. Krzyś dał sygnał i patyki poleciały do wody. Kangurzyca wyrzuciła swój szybkim machnięciem łapy. Królik rzucił kijek czubkiem w dół, a sowa upuściła patyk łagodnie jak piórko. Cała trójka pomknęła na drugą stronę mostka i zobaczyła, jak wypływa śliczny różowy patyk kangurzycy. Wszyscy zaczęli klaskać. Pozostała ostatnia trójka. Krzyś, Tygrys i Kłapouchy. Zaczynam odliczanie, powiedziała sowa. Jeden i pół, dwa i trzy czwarte, trzy. Krzyś rozwarł dłoń i patyk struchlał do wody. Tygrys cisnął swój patyk w wyskoku. Kłapouchy nerwowo poruszył głową i wypuścił patyk z pyska. Nerwowy ruch zadziałał. Osioł wygrał. Nie spodziewałem się tego, przyznał z ledwie dostrzegalnym uśmiechem. Wszyscy tak się rozkręcili, że nie mogli się doczekać finału. Kubuś, kangurzyca i Kłapouchy życzyli sobie nawzajem wygranej. Prosiaczek machnął liściem jak flagą. Start! Plusk, plask, plum! Trzy misie, patysie wpadły do wody i zniknęły pod mostkiem. Samotny szary patyk wypłynął pierwszy. Kłapouchy nie wierzył własnym oczom. Niech żyje Kłapouchy! Zawołali przyjaciele. Zwyciężyłeś! Musiała zajść pomyłka, nie dowierzał osioł. Nie, Kłapouszku, Krzyś się roześmiał. Wszystko było się zgodnie z regulaminem i nie ma żadnej pomyłki. Wygrałeś zasłużenie i uczciwie. Regulamin? Kto by pomyślał, dziwi się Kłapouchy. Ten przypomniał sobie, że nadal nie ma domu i odwrócił się, by odejść. Ale Kubuś zawołał. Zaczekaj, Kłapouchy, pójdziemy z tobą i pomożemy ci. Naprawdę? Upewniał się osioł, patrząc na przyjaciół. Możemy wyznaczyć kolejny przy budowaniu. Zaproponowało z ożywieniem maleństwo. Bo tak robią wszyscy dobrzy przyjaciele, dodał Krzyś. Cześć, dzieciaki! Drogie dzieci, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wam wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo uśmiechu. I zawsze, zawsze bądźcie szczęśliwe i wesołe. Przyjmijcie najlepsze życzenia od Toma i Jerego. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego!